Cześć wszystkim, Bartek Napieraj. Cześć. Piotrek Łaczak, Wrocławskie Podróże Kulinarne. Słuchajcie, rozpoczynamy cykl rozmów z restauratorami, właścicielami, ludźmi pracującymi w gastronomii. A Bartek wydał mi się na pierwszy strzał takim człowiekiem najodpowiedniejszym, bo Ciebie dotyczą właściwie trzy różne odnogi tak naprawdę gastronomii, bo prowadzisz, powiedzmy, czy współprowadzisz restaurację, pub, w którym jesteśmy, w Ale Browarze we Wrocławiu, no i gdzieś tam jeszcze funkcjonujesz w piwowarstwie, tak, w browarze, więc znasz ten temat związany z koronawirusem dosyć dobrze. Na pewno Cię dotknął też mocno, więc no chciałbym w jakiś sposób porozmawiać z Tobą na ten temat, jak Ty to widzisz. Jaka była w ogóle Twoja pierwsza reakcja na słowa Pana premiera o ponownej pandemii, o ogłoszeniu ponownego lockdownu, ponownej gastronomii, bo to chyba trzeba nazwać rzeczy po imieniu i to jest dla gastronomii lockdown, to zawieszenie chwilowe. No generalnie chyba takie jak wszystkich, aczkolwiek... Można przeklinać. Można. Nie, no kurwa tragedia, ale było to bez zaskoczenia, no bo myślę, że większość osób takich poważnie zajmujących się gastronomią spodziewało się tego. Nie? Powiedzmy od tej połowy września, jak to zaczęło bardzo szybko rosnąć i w październiku ten trend się utrzymywał, no to to już było wiadomo, że dojdzie do tego wcześniej czy później. No ja jestem wciąż jakby, nastawiam się troszeczkę na to, że nawet to pójdzie krok dalej, że może jeszcze te ograniczenia będą mocniejsze, chociaż nie wiem, wiadomo, teraz to już... Właściwie niczego się nie możemy spodziewać. Tak. Ciężko coś przewidzieć. No ogólnie ja przyznam, że byłem po tej stronie powiedzmy w sierpniu, gdzie to już tak faktycznie wszystko zaczęliśmy normalnie funkcjonować. Wydawało mi się, że nie wrócimy do tego. No niestety... w sierpniu to też mi się wydawało, że będzie fajnie. Okay, no właśnie. No dobra, ale powiedz mi... Właściwie ja myślałem tak naprawdę, że już w maju gdzieś tak mówiliśmy wszyscy, że będziemy dzielić ten świat gastro na ten okres przed i po pandemii. No tylko, że teraz będziemy dzielić po pierwszej, po drugiej, czy po trzeciej niedługo. Tak naprawdę, no, wiesz, generalnie po pierwszej pandemii było wiadomo, że rok jest stracony, tak? No tak. Dużo Ty pisałeś i ja też tam gdzieś u Ciebie komentowałem i generalnie w rozmowach w branży uważałem, że będzie dużo zamknięć, ale tak bardziej spodziewałem się tych zamknięć pod koniec roku, bo wiedziałem, że ludzie będą chcieli przepracować lato, bo to jest zawsze jakiś tam lepszy okres, później te często jakieś tam okresy wypowiedzeń w najmach i tak dalej. No i wiedzieliśmy, że ten rok jest stracony. No a teraz po drugie, to już nawet nie mówimy o tym, czy jest stracony, tylko no, generalnie będziemy walczyć o przetrwanie, bo teraz to już na pewno się obudzimy na wiosnę w jakiejś innej rzeczywistości gastronomicznej, no, życiowej, pandemicznej na pewno też. No a w międzyczasie weszło to lato, które podratowało w jakiś sposób niektóre miejsca. Niektóre miejsca podratowało, to masz rację, niektóre sobie super radziły, ale generalnie chyba tak przeciętnie to na przykład te lokale skupione tylko na alkoholu, jak ten bar, no nie osiągnęły tego poziomu zeszłych lat, zeszłego roku, co jest też gdzieś tam jakieś... Zmieniły się też bardzo mocno chyba upodobania Polaków, przyzwyczajenia, już bardziej wychodziło się, myślę, jeść coś niż pić tylko i wyłącznie. Okay, no to ciekawe w sumie. No ja to bardzo mocno obserwowałem. To jest taki wątek, który, wiesz, jakby próbowałem analizować, to było widać w rachunku w Mercado, w restauracji naszej. Poczekaj, może powiemy najpierw. Mercado, restauracja Mercado pod Nasypem, super, super jedzonko, Ale Browar. Tak, Ale Browar też. Też wsparcie w browarze Beer Band, więc trochę tego jest. Czyli znasz faktycznie niemalże z każdej strony to co się dzieje. Tak. No więc wracając do tego, o czym mówiliśmy, to było widać po rachunkach. W pewnym momencie jakby przed pandemią, powiedzmy w rachunku 100 zł, alkohol stanowił powiedzmy, mówię to teraz tak, nie pamiętam już tego, ale to było dokładnie, też sobie policzyłem, stanowi to 50-60% resztę jedzenia. Po pandemii jedzenie było, stanowiło już powiedzmy 70%, a ten alkohol tylko 30%. Tak jakby ludzie stwierdzili, że warto wyjść z domu. Rzeczywiście nie mogę powiedzieć, bo w Mercado nie mogliśmy narzekać, bo było tłumnie.
Było super, dziękujemy wszystkim, którzy do nas wpadali, ale dużo więcej jedli, a dużo mniej pili. Okay. Jakoś tak. Przyznam, że jedną z moich pierwszych myśli po odblokowaniu, tam to było chyba w połowie maja, tak? 18 maja chyba wystartować. Dokładnie. Nie, jakoś to jedną z moich pierwszych myśli było wyjść na piwo. Tak. Więc oczywiście jadłem też, ale jednak to piwo gdzieś tam no ma ten swój taki społeczny aspekt i fajnie zeznają. No tutaj, jeśli chodzi o piwo, to tutaj w Alebrowarze nie osiągnęliśmy tego poziomu, nie było tego niestety. No dobra, gdybyś miał ocenić, która z tych trzech branż, które znasz, gdzieś tam ucierpiała, a może i ucierpi teraz najbardziej? Najbardziej ucierpi fragment gastronomii, który jest nastawiony na alkohol, czyli koktajl bary, multitapy, bary tradycyjne, no i oczywiście dyskoteki, tak, kluby nocne, to wiadomo. Właściwie już przestały działać, żyć. Fragment browarów rzemieślniczych, które są nastawione na sprzedaż u siebie, bądź też sprzedaż wokół komina w kegach, czyli powiedzmy te najmniejsze browary, które nie mają linii do butelkowania, bo to są drogie rzeczy. No, wiadomo, można sobie kupić taką malutką. Dzisiaj byłem przed spotkaniem z Tobą w Czterech Ścianach w Czernicy i no właśnie oni znowu muszą rozpocząć ten proces przestawiania się zupełnie na butle, mimo że 90% sprzedają kegu. Czyli takie browary właśnie jak Cztery Ściany. Ja myślę, że akurat Cztery Ściany są dość bezpieczne, nie? Bo to jest tak, taki... no bo cieszą się też jakąś tam dużą sympatią ludzi, no i robią po prostu dobre rzeczy. No to tak. Też jakby... No i trzeci fragment to jest chyba te wszystkie lokale, o których pisałeś, bo mieliśmy... chyba wszyscy wiedzą, letni wysyp nowo otwartych biznesów. Tak, tylko że takich bardzo przypadkowych w większości. Tak, no było jedno, dwa otwarcia były planowe, takie na które ludzie czekali. Które korona trochę przesunęła, ale jakby wystartowały. Wystartowały, ale generalnie bardzo dużo restauracji się otwarło, no myślę, że dla nich to jest... No masakra, no, tak. Nazywajmy rzeczy po imieniu, bo po prostu nie da się nagle wejść w ten rynek chociażby delivery, prawda? Bo to też chyba jest ważna kwestia do poruszenia, bo często słyszę, że delivery uratuje restaurację. Nie, delivery niczego nie uratuje. Tak. Delivery uratuje restauracje, które już działają w delivery i one już zresztą gdzieś tam udało mi się podsłuchać, że one notują już w ogóle teraz kosmiczne wzrosty, jeśli chodzi już po tych pierwszych dniach tak naprawdę. Po ogłoszeniu lockdownu. Natomiast ci, którzy nie działali w delivery, oni nie funkcjonują w tym rynku i nie, po pierwsze nie mają bazy zbudowanej ludzi, nie mają bazy infrastruktury do tego przygotowanej, więc wbić się w tą gęstwinę wszystkich restauracji, które dowożą, jest mega ciężko. No teraz tak, my to przerabiamy właśnie w tej chwili, bo wczoraj uruchomiliśmy delivery i tak, oczywiście część stałych widzów, gości pewnie. Gości, a przede wszystkim stałych widzów może sobie pomyśleć, że mieliśmy 2 miesiące, 3 czy 4 miesiące, żeby się do tego przygotować. No ale to jest nieprawda, dlatego że rynek restauracji, które się zajmują takich bistro, a już nie mówiąc o fine diningu, który został zarżnięty, po prostu zarżnięty przez tą pandemię, przez te dwie pandemie, no nie nadaje się na delivery. My zmieniliśmy całkowicie menu, mieliśmy coś tam przygotowane, odpaliliśmy to w ciągu 4 dni, przygotowaliśmy i sprzedajemy, ale Mercato jednoznacznie się kojarzy z klimatem, z jedzeniem, z małymi porcjami, no z tym, co budowaliśmy przez... I powiedzmy, ta społeczność, którą się udało zbudować, ludzi, którzy często Was odwiedzają, oni pewnie będą zamawiać co jakiś czas, no bo chociażby z racji tego, żeby wspierać, ale to nie ten klient decyduje o powodzeniu w ogóle rynku dowozu, prawda? Rynek dowozu to jest klient masowy, taki, który... Masowy, zdecydowanie. I to raczej taki, który woli wydać 20 niż 50 zł. No tak, no przede wszystkim rynek delivery jest też trudny ze względu na to, o czym mówiliśmy, że firmy obsługujące delivery są drogie po prostu. Jasne. I dania, jeśli robisz drogie jedzenie, lepsze jedzenie z lepszych składników, to musisz się podzielić dużą częścią tych pieniędzy z delivery. To gdzieś wpływa też na zaporowość cen, na opłacalność tego wszystkiego. Jakimś jedynym rozwiązaniem ewentualnym jest po prostu zrobienie dodatkowego menu stricte pod delivery z odpowiednim food costem, który
tak, który, tak. który pozwoli po prostu cokolwiek zarabiać na tym. Natomiast też trzeba powiedzieć, że jakby firmy dowozowe też oczywiście ci pośrednicy mają wysokie prowizje, natomiast zorganizowanie samej infrastruktury takiej dowozowej samemu własnej jest abstrakcją. Jest dla restauracji waszego typu no, mega ciężkie, bo to trzeba kupić auto jedno albo drugie, skuter ewentualnie, chociaż też nie każde jedzenie nadaje się do wożenia skuterem, bo tam wszystko się rozleci. Ten kierowca, jeśli na początku nie masz wielkiej gamy zamówień, no to ten kierowca siedzi i tam czeka, kasa leci, więc leci, no. No, no to nie wygląda tak kolorowo niestety. I to w większości wypadków restauracji tak właśnie jest, a ci, no, którzy wożą, no to tam jest full teraz. Nie? Tak, no jakby wiadomo, chyba wszyscy wiedzą, co się zamawia na dowóz, tak? No burgery, pizze, makarony, jakieś takie zapiekane rzeczy, takie rzeczy Polacy zamawiają i to się szybko nie zmieni. To, że pandemia się zmieniła, owszem, możemy powiedzieć, że mieliśmy fajne przykłady, że ludzie robili super rzeczy za pierwszą pandemię, w czasie tej pierwszej wiosennej pandemii, no ale niektórzy tylko z nich nie istnieją, albo... Tak. Tylko niestety... sytuacja wtedy też była trochę inna, bo wtedy właściwie wszyscy zostali zamknięci w domach, więc siłą rzeczy ta liczba gości zamawiających na dowóz była większa. Teraz wszyscy tak w rozkroku trochę jesteśmy. Część pracuje ludzi, część gdzieś tam w domu siedzi i nie wiadomo tak naprawdę czego się spodziewać, a jakby to tak podsłuchuję u wielu właścicieli, że już lepszą decyzją byłoby kompletny faktycznie lockdown całego kraju i zamknięcie wszystkich biznesów, bo wtedy przynajmniej dla branży gastro to byłoby jakiś ratunek, bo ci ludzie by pewnie zamawiali. A tak, no to... Ja powiem szczerze, że no ja jestem po tej stronie. To znaczy pewnie jakbym był... Właśnie fryzjerem powiedzmy. Tak, tak, to nie. No ale dla mnie bardziej opłacalne jest jakby całkowite zamknięcie niż jakby działanie w takich bardzo dużych ograniczeniach. Bo to delivery, to jak mówię, to nie jest jakby ten rynek, na którym funkcjonowaliśmy. Oczywiście. Okej, to już nie przedłużając jakoś tam specjalnie, chyba powiedzieliśmy mniej więcej o tych bolączkach takich i trochę żalach też, no bo umówmy się... Nie jest dobrze, a ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo tak jak wiesz, jakby czytamy ludzi, co piszą, często się pojawia taki wątek, że dało się na to przygotować. No właśnie nie dało się na to przygotować, bo po pierwsze okres 4 miesięcy... Tak. To jest za krótki okres, żeby się odbić. Poza tym akurat te 4 miesiące trzeba było maksymalnie wykorzystać do tego, żeby w ogóle odbić jakkolwiek za te poprzednie miesiące. Tak, to po pierwsze. A po drugie, wiele biznesów gastronomicznych jest skonstruowane w ten sposób, że musiałyby zostać zmienione koncepty, tak na przykład jak Mercado, musiałoby być zupełnie zmienione, jakby skasowane i zrobione coś innego. I jeśli ktoś coś takiego stworzył, no to nie po to, żeby na przykład, nie ma nic złego w pizzy, nie ma nic złego w burgerach, zapiekankach, makaronach, ale nie po to się budowało takie biznesy, nie tylko ja, żeby później robić właśnie pizzę, więc nie wszystko się dało zrobić. No zdecydowanie nie i niestety piwa też, plus piwa w ogóle nie można wysyłać, tak? Jeszcze tak, w Polsce. To już jest w ogóle też ciekawy wątek. No, nasze przepisy alkoholowe, to żyjemy w kraju... Są różnie traktowane, tak, ale no... Jako anegdotę tylko odpowiem, że PSBR, czyli Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych, zwróciło się w czasie pierwszej pandemii o złagodzenie przepisów do ministerstwa i chodzi o wysyłkę alkoholu i odpowiedź brzmiała tak nieco skrócona, że nic się nie zmieni i w ogóle cieszcie się, że możecie sprzedawać, ponieważ wielu ekspertów radzi nam, że w czasach pandemii się zwiększa alkoholizm i żeby wprowadzić prohibicję. To jest... To ciekawe. Jest fakt. Taka no zresztą przed zamknięciem teraz tym drugim było ograniczone, do której godziny można było tylko, tak? Bo do 21. Ale to chyba do 22? Nie, we Wrocławiu to w ogóle sprzedaż na wynos w barach i po 22. Okej, okay, no to więc... Na wynos w sensie tam... No, tak, tak, no więc to jest ciekawe. Ja jestem daleki od szukania jakichś takich teorii spiskowych, ale naprawdę wydaje mi się, że czasami gastronomia dostaje po tyłku tak kompletnie niezasłużenie i nie wiedzieć czemu, nie wiem czy naszym rządzącym wydaje się, że gastronomia to są te takie elity, które zarabiają nie wiadomo jak wiele i można im tam ukrócić pewne rzeczy, bo oni sobie poradzą, czy właściciele gastronomii są uznawani za tych najbardziej zaradnych, że oni i tak to przetrwają, no nie wiem, ciężko ja myślę, że rozumieć. Sam wiesz, że pokutuje, wciąż myślę, że już się dużo zmieniło w tej kwestii, ale pokutuje takie przekonanie, że
No, ten właściciel z gastronomii, złodziej, tak, on na tych produktach, na tych pracownikach... To dalej funkcjonuje, to zdecydowanie tak jest. Na tych marżach przecież mleko kosztuje 3 zł w sklepie, To wyliczanie, że tam hot dog kosztuje 16 zł, ale przecież bułka to 50 groszy, a parówka 40, więc w sumie to on 2 zł powinien kosztować. No, tak, to wiemy obaj, jak to działa. Być może...